przerwa. To jest. To dzieci pytają w szkole, co najlepiej lubi w szkole? To przerwę. I coś w tym jest. Dzisiaj czasu na przerwy będziemy mieli bardzo dużo, bo przerwa będzie obiednia po obiednia, która będzie trwać bez limitu czasowego. Jak zaczniemy po 14, około 14.30, myślę, wspólny posiłek. Siostra tam przygotowuje już wspólne danie dla wszystkich, tak żeby była jasność. Chcemy ugościć serdecznie wspólnym posiłkiem wszystkich. Też spotkanie przy stole, tak na marginesie mówiąc, ma dla mnie osobiście niesamowitą wartość. Bycie przy stole. Przy stole to jest, dzieją się naprawdę wielkie rzeczy i nawet fakt, że tutaj w większości jesteśmy tak, widzimy siebie nawzajem, nie? To nie ma tego, jak się jest rzędy jeden za drugim. No, a jeszcze wspólny posiłek to łączy, jednoczy i dziękuję Bogu za nasze spotkanie, w którym możemy być jedno w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Bardzo lubię ten fragment, który przytoczył dzisiaj Rafał. Ten z Księgi Pierwszej Królewskiej, ta historia Eliasza, bardzo trafnie zastosował Rafał do naszej takiej ucieczki. Bo faktycznie mamy Eliasza, który wśród tych proroków Baala triumfuje, pogrąża ich w zasadzie, dzieją się niesamowite rzeczy. I za chwilę ten Eliasz, który gdzieś tam jest bardzo wysoko, upada, nie? Zupełnie inna perspektywa patrzenia. Widzi tylko, że mu jest źle, niedobrze i sam został. Nie? No i Bóg w tym momencie i sobie tam biegnie w kierunku Horebu. Biegnie, wstaje to, co dostaje. Zjedz sobie, posil się i śpi. Wstał, anioł go tam szturknął nawet. Zjedz sobie i śpi dalej. Nie? Czyli jest czas na taką duchową gdzieś regenerację. W końcu w mocy posiłku, już widać zregenerowany, dotarł do tej góry Horeb i tamte pytania. Co ty tu robisz, Eliaszu? Ja kiedyś bardzo osobiście sobie to pytanie zadałem, bo te słowa będą miały sens dla nas głębszy, kiedy powiem, co ty tutaj robisz, Krzysztofie? I proszę, żeby każdy swoje imię wstawił. Ten tekst staje się uniwersalnym przesłaniem. Nie tylko relacją historyczną dotyczącą Eliasza. Uniwersalnym. Gdzie jesteś? Co ty tutaj robisz? Gdzie jesteś? To jest inne pytanie, do którego też nawiążę. Czyli nie jesteś tam, gdzie być powinien. Odpocząłeś, posiliłeś się. No to gdzie, co ty tutaj robisz? I co mu daje? Daje mu trzy zadania. I on dalej idzie wykonywać te trzy zadania. Byśmy poczytali dalszy ciąg tej historii. Dla mnie osobiście to pytanie było bardzo ważne. Mam nadzieję, że dla każdego z was tu obecnych. Inne jeszcze takie pytanie w Biblii zadane to jest do Adama. Gdzie jesteś, Adamie? A on gdzie był wtedy, pamiętacie? W krzokach się pochował gdzieś. Schował się przed Bogiem. I Bóg pyta, gdzie jesteś? To pytanie Boga do Adama i Ewy w tym przypadku to nie jest pytaniem, żeby zaspokoić Bożą ciekawość. Bo Bóg doskonale wiedział, gdzie oni są. To jest pytanie bardziej kierowane do Adama i myślę sobie, że do każdego potomka Adama. Gdzie jesteś? W podtekście rozumiemy, nie jesteś tu, gdzie być powinieneś. Jesteś w tym momencie, Adamie, obarczony grzechem i uciekasz, kryjesz się przed Bogiem. Ale mnie urzeka w tej historii, jednej i drugiej zresztą, Bóg, który wyciąga dłoń, on poszukuje tego człowieka. Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Dzisiaj, kontynuując niejako to, co powiedział Rafał, bo to mi się tak zazębia, jeżeli jestem w jakimś miejscu, mam to pytanie od Boga, gdzie jesteś, co ty tutaj robisz, no to w podtekście szukam, nie jestem tam, gdzie być powinienem i może potrzebuję jakiegoś kierunku. Panie,
oświeć mnie, gdzie być powinienem, co powinienem robić, jak żyć. Ja zadam do tego pytanie, z którym chciałbym nas wszystkich skonfrontować. To pytanie brzmi, czy kochasz Jezusa? Tak się zastanawiałem, czy w literaturze towarzystwa mogło być zadane takie pytanie w jakimś artykule w ostatnich latach. I tak sięgam, próbuję sięgnąć pamięcią, bo już ostatnio nie śledzę literatury towarzystwa, ale to, co ja sięgam pamięcią, no to takie pytanie byłoby jakieś niepoprawnie politycznie chyba. Nie wiem, jak to jeszcze nazwać, nie? I to jest pytanie też, które dla mnie miało w moim eksodusie, bo ja określam mój eksodus, często mówię, od organizacji do Pana Jezusa. Jest znamienne, jak to już z perspektywy patrzę, że organizacja jawi się jako jakiś podmiot, jakiś byt i takie hasła typu, żeby dotrzymywać kroku organizacji, podążać za organizacją. Pamiętam takich haseł wiele. Natomiast Biblia mówi, że ty masz to robić, ale w kontekście naszego Pana Jezusa. Wchodź w Jego ślady, idź za Nim, podążaj za Nim. A tutaj organizacja jakby weszła w rolę Pana Jezusa. To jest niepojęte, ale też trzeba dziękować Ci Bogu, że to ja przynajmniej dostrzegłem, mam nadzieję, że wszyscy tu obecni też to dostrzegają, że to nie jest poprawny porządek, żeby jakiś byt ludzki, materialny, jakaś tutaj ludzka rzeczywistość, jakiś system, organizacja, nie wiem co, weszło w rolę naszego Pana. I kiedy mówię Pana Jezusa, to zwrot Pan wcale nie mam na myśli zwrotu grzecznościowego. To nie jest Pan Jezus, tak jak Pan Rafał, Pan Krzysztof, Pan Janusz, Pan Tomasz. To nie ta kategoria. My w naszym języku termin Pan mamy właśnie jako zwrot grzecznościowy, natomiast w sensie biblijnym to jest przede wszystkim władca. Ktoś potężny, panujący. Więcej jeszcze, Pan to jest właściciel niewolników. Kiedy mówię Pan Jezus, mam taką konotację, takie myślenie o tym, kim jest Pan Jezus. Ale to pytanie, które mówię, zadajemy sobie dzisiaj, sam Pan Jezus zadał jednemu ze swoich apostołów. I kiedy ten fragment jakiś czas temu analizowałem, no to tak dostałem po głowie bardzo mocno. Nie wiem, czy macie coś takiego, że czytasz tekst Biblii i on w jakiś szczególny sposób ciebie dotyka, w jakiś szczególny sposób ciebie konfrontuje, kim ty jesteś, często cię karci, łamie, nie wiadomo co jeszcze. I że doświadczam jakiegoś takiego przeżycia, nie tylko zrozumienia sensu logicznie, ale jakiegoś takiego emocjonalnego uniesienia, przeżycia i szok. Kiedyś pamiętam taki prosty fragment. Czytam Ewangelię o czasach końca, coś, co wam mówię wszystkim. Wszystkim. A czy mnie? Ja nagle się poczułem takim osobistym odbiorcą tych słów. I to mnie takie ciarki gdzieś z góry do dołu przeszły. Czyli słowo ma taką siłę oddziaływania, niesamowitą. I dlatego też dzisiaj wspomniałem, czytam o Eliaszu i nie chcę zamknąć rozumienia Eliasza do Eliasza. Bo to jest przesłanie uniwersalne dla wszystkich, którzy idą za Bogiem, którzy chcą iść za Bogiem, chcą być Jego sługami. Uniwersalne przesłanie. I ta historia jest po to, żeby mnie dzisiaj czegoś uczyć. A nie tylko intelektualnie zrozumieć, jakie były fakty w dawnych czasach. Ta historia, o której wspominam, to jest 21 rozdział Ewangelii Jana. Ta historia, w której Pan Jezus z tym pytaniem skonfrontował jednego ze swoich apostołów. 21 rozdział, zapewne wiecie, to już jest pod koniec. I jest to czas po zmartwychwstaniu Pana Jezusa. Jest tam sytuacja, kiedy uczniowie łowią ryby i łowili całą noc, nie złowili. Tam ktoś z brzegu im mówi, zarzućcie sieci po prawej stronie. Tak z niedowierzaniem, może trochę z lekką jakąś tam niechęcią, ale zarzucimy. Nagle sieć pełna ryb. I wtedy
ktoś mówi, chyba Jan, Pan to jest. Piotr usłyszał, Pan to jest, zapomina o rybach, zapomina o wszystkim, rzuca się w tą wodę i płynie do Pana Jezusa. Później jest wspólne śniadanie, no i po śniadaniu od wersetu 15 jest ta historia, którą chciałem przytoczyć i zobaczmy. I więc spożyli posiłek, Jezus powiedział do Szymona Piotra. Szymonie, synu Jonasza, to mam w tym przekładzie, mamy synu Jana, synu Jony często. Miłujesz mnie więcej niż ci? Powiedział mu, tak jest, Panie, Ty wiesz, że Ciebie kocham. Rzekł więc do niego, paś moje jagnięta. Jak sobie spróbuję wyobrazić Piotra po tym pierwszym pytaniu, to Piotr jest taki raptus, jakbyśmy to nazwali dzisiaj, nie? Jak ktoś miał, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego, to inni zanim zaczną myśleć, to Piotr już mówi, nie? Tu Pan to jest, inni się zastanawiają, co z rybami zrobić, a Piotr nie, już leci, już do wody, do Pana biegnie, nie? I miłujesz mnie, oczywiście, Panie, miłuję Cię, to jest tak oczywiste, dlaczego Ty mnie pytasz, nie? Tak wyczuwam mniej więcej, tego nie ma wprost, ale tak wyczuwam, że po tym pierwszym pytaniu, no tak jakoś mógł nie do końca docenić, o co w zasadzie Pan go pyta. Więc powiedział mu ponownie po raz drugi. Szymonie, synu Jonasza, miłujesz mnie? Powiedział do niego. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Powiedział mu, bądź pasterzem moich owiec. Tu myślę, że już nie jest ta odpowiedź Piotra taka nonszalancka, taka pytanie-odpowiedź natychmiast. Pytanie drugi raz. Dlaczego? Myślę, że już jest początek jakiejś refleksji nad tym, dlaczego go Pan pyta drugi raz. Ale pytanie, czy mnie kochasz? Ja mówiłem, że chcę każdego z nas skonfrontować z pytaniem, czy miłujesz, czy kochasz Pana Jezusa? Tak absolutnie ma to biblijne uzasadnienie, żeby takie pytanie sobie zadawać niezależnie, jak bardzo próbowano nam osobę Pana Jezusa gdzieś z dystansu widzieć. No i wreszcie dochodzimy do trzeciego pytania. Powiedział mu po raz trzeci. Szymonie, synu Jonasza, kochasz mnie? I tu już racja mówi o jego emocji. Zasmucił się Piotr. Pierwszy raz prawdopodobnie tak, bez głębszej refleksji. Drugi raz deko zastanowienia, a tutaj już zasmucił się. Zasmucił się, że do niego po raz trzeci powiedział, czy mnie kochasz. Zasmucił się. I myślę, że ten smutek to jest taki Boży smutek. Ten smutek to jest właśnie taka właściwa postawa. Zasmucił się po Bożemu, jak później Paweł mówi w nieco innym kontekście do Koryntian. Co to Piotrowi mogło towarzyszyć? Pamiętamy, że on dopiero co 3 razy się zaparł Pana Jezusa. A też był taki pewny, nie, że wszyscy mogą, ale ja to nie, ja to na pewno nie. Tej nocy 3 razy się nie zaprzesz. No i być może to myślał. Nie wiem, co jeszcze. No, Piotr się zasmucił w każdym razie. Był tym dotknięty, że Pan go o to pyta. Po raz trzeci mówi, czy mnie kochasz? Odpowiedział mu, Panie, Ty wiesz wszystko. Już tak czuję w tym smutku, w tym swojej tej... Ty wiesz, że Cię kocham. Jezus powiedział mu, paś moje owce. Historia jest taka, że Piotr tego epizodu w swoim życiu z Panem Jezusem nie zapomniał do końca swoich dni. Jedna z rzeczy, którą Pan Jezus osiągnął przez takie 3 razy, to jest położony nacisk. Położony nacisk, że jest to kwestia, która nie jest banalna, nie jest błaha, nie jest mało istotna. Nie traktuj tego lekko. Boże, Piotr rzeczywiście pamiętał o tym, to wiele, wiele lat później napisał swój pierwszy list i w 5 rozdziale, zobaczcie co pisze,
pamiętając o tej scenie, którą przed chwilą żeśmy sobie przypomnieli z Ewangelii Jana, Piotr starszych spośród was, 5 rozdział 1 listu Piotra, początek. Starszych spośród was zachęcam ja, współstarszy i świadek cierpień Chrystusa i współuczestnik chwały, która ma się objawić. Paście statko Boże, które jest wśród was, doglądając go nie z przymusu, lecz chętnie i nie dla brudnego zysku, lecz zapałem i nie jako panujące nad dziedzictwem Pana, lecz stając się wzorem dla statka. Gdy ukaże się arcypasterz, otrzymacie niezwiędły wieniec chwały. Widać, że słowa, które powiedział Pan Jezus, żyły w nim. Bo Pan Jezus powiedział do Piotra 3 razy, paść moje jagnięta, bądź pasterzem moich owiec i paść moje owce. I teraz tenże Piotr po wielu latach innym starszym radzi. Dbajcie o owce, troszcie się o te jagnięta, doglądajcie. Widać, że ta nauka była wielką nauką dla Piotra. Pytanie otwarte dla każdego z nas, bo to, co mną wstrząsnęło w tym epizodzie, w tej scenie, w tym moim osobistym odbiorze tego, bo zamieniłem sobie imię, ten tekst czytałem tak. Krzysztofie, synu Jana, mój tata ma Jan na imię. Krzysztofie, synu Jana, czy miłujesz mnie? Starałem się zobaczyć osobiście to pytanie Pana Jezusa do mnie. To, że coś było do Piotra, to możemy wspomnieć, jakaś relacja, jakaś historia, no Piotr to, tamto, nie? I my będziemy na zewnątrz tego. A kiedy my się podepniemy pod tą scenę, że to Pan Jezus do nas mówi, a czy nie jest prawdą, że mówi do nas? No, jaka jest sens Słowa Bożego, gdyby czytać to tylko do kogoś? Krzysztofie, synu Jana, miłujesz mnie. Tak, Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. No odpowiadam jak Piotr, bo taki jest stan mojego serca. Ale to nie jest takie oczywiste. To nie jest takie, że mogę nonszalancko powiedzieć, kochasz mnie, Krzysztofie, tak kocham Cię i już, nie? I pozamiatane. Pyta mnie Pan Jezus drugi raz. Krzysztofie, synu Jana, czy mnie kochasz? Tak, Panie, kocham Cię. Krzysztofie, synu Jana, kochasz mnie? Smucę się, że mnie Pan 3 razy pyta i odpowiadam, Panie, Ty wszystko wiesz, Ty wiesz, że Cię kocham. Ale najistotniejsze w tym epizodzie to jest konsekwencja tego pytania i odpowiedzi. Nie można się zatrzymać na pytaniu i odpowiedzi, bo Pan Jezus mówi, jeżeli tak jest, jak mówisz, no to paś moje owce. To jest ewidentnie do Piotra. Ale jeśli to ma być uniwersalne przesłanie dla każdego, no to zastanowimy się. Panie, kocham Cię, Ty to wiesz. Więc czego ode mnie oczekujesz? I wydaje mi się, postaram się to uzasadnić, bo to będzie jakiś klucz tego, co chcę powiedzieć. Ja to sparafrazowałem dla siebie i myślę, że to może być uniwersalne przesłanie tej wypowiedzi Piotra, bo dla mnie to jest ważne. Pan na to, korzystaj z daru, jaki otrzymałeś dla budowania moich owiec. Piotr jako apostoł w kontekście owiec Pana miał swoją misję, ale każdy z nas ma swoją misję względem owiec Pana. Jakbyśmy przeczytali, jak Pan Jezus się troszczył o te swoje owce, o tych, których Ojciec mu dał w 17 rozdziale Ewangelii Jana, w 20 wersecie, jeśli dobrze pamiętam, jest napisane, nie tylko za nimi proszę, ale za tymi, którzy dzięki ich słowu uwierzą. Czyli Pan Jezus jest zatroskany o swoje owce. I tą troskę o owce
przekazuje Piotrowi, przekazuje mi, przekazuje każdemu z tu obecnych. Każdemu według daru, jaki każdy otrzymał. I to jest kolejna bardzo istotna nauka Bożego Słowa, które mówi, że jeżeli jesteś uczniem Chrystusa, jeżeli jesteś tym, który go Ojciec pociągnął do Syna i Syn cię dalej prowadzi, to zostałeś obdarowany. Efezjan 4 rozdział, 1 Koryntian 12. Tam wymienia różne dary, ale to, na co chciałbym zwrócić uwagę, to 12 rozdział, 7 werset 1 do Koryntian, bo w tym fragmencie 1 Koryntian 12, 7 jest pewna uniwersalna prawda dotycząca Kościoła, oblubienicy Chrystusa, tych, którzy idą za Panem. Organizacja zaorała cały ten temat nauką o pierwszych i drugich owcach. Po prostu, skoro drugie owce, no to wiele tekstów po prostu nie do mnie, mnie nie dotyczy. I to jest, dla mnie to jest wielki smutek, bo to jest strzał w tożsamość chrześcijanina, w tożsamość ucznia Jezusa. Ale kiedy rozumiemy Kościół inaczej, to siódmy werset mówi, czytam z Biblii Warszawskiej, w każdym różnie się przejawia duch ku wspólnemu pożytkowi. Duch, niektóre przykłady mówią, jakiś przejaw ducha. Ale co jest ważne? Co znaczy słowo każdy, w każdym? Każdy to znaczy bez wyjątku. Jeżeli jesteś powołanym Bożym dzieckiem, no to jesteś, masz w pakiecie jakby od Boga obdarowanie. Każdy otrzymuje obdarowanie, jakiś dar ducha. One są później wymieniane w różny sposób. Jest taki, to jest, niekiedy się myśli o darach w kategoriach jakichś rzeczy wielkich, jakichś spektakularnych, potężnych. A powiem wam, że darem to jest każda drobny gest, którym ktoś kogoś obdarowuje. To uśmiech na twarzy, którym potrafi przywitać. To misiaczek na powitanie. Nie? Chcę pokazać, że nie musi to być dar wielkiego ewangelisty, nie musi to być dar jakiegoś uzdrawiania, mówienia językami czy jeszcze innymi, jakieś takie spektakularne, głośne, widoczne. Takie te proste, czasem zwyczajne dary, one mają ogromne znaczenie. Ja osobiście przeżyłem wiele razy nakarmienie takim darem prostym, błahym by się mogło wydawać. To czasem jest ciepłe słowo. To jest czasami zaproszenie gdzieś, w chwili, kiedy potrzebujemy kontaktu z kimś. Tu mogę mnożyć takie niby drobiazgi, ale suma tych drobiazgów to jest wielka rzecz. Więc jeśli myślisz, że nie jesteś obdarowany, to musisz bardzo mocno zrewidować swoje pomysły na ten temat. Bo jeśli idziesz za Panem, to Pan cię powołuje po to, żeby cię obdarować. I ten dar wykorzystasz dla dobra owiec pańskich, żeby ich pokrzepiać, budować, zachęcać. Te, które są i te, które dzięki Słowu jeszcze będą nimi. Więc tak rozumiem, używaj daru. Krzysztofie, synu Jana, miłujesz mnie? Tak, Panie, miłuję Cię. No to używaj swojego daru do budowania owiec pańskich. I to pasuje absolutnie do każdego. Więc w tym momencie nie są to słowa do Piotra tylko, ale do każdego z nas. Bardzo, bardzo mi zależało, żeby w trakcie analizy tej niezwykłej dla mnie osobiście kwestii, mam nadzieję, że to trzykrotne powtórzenie, jeśli sobie osobiście wstawicie swoje imię, imię swojego taty i tak naprawdę będą to słowa Pana Jezusa do was osobiście, to będzie to bardzo brzemienne w skutki. Ale mówię, nie mogłem się powstrzymać, żeby nie omawiając ten wątek, nie omówić Ewangelii Mateusza 24 od 45 do 51. Bo czym jest ten fragment, to widzę uśmiech na waszych twarzach, każdy od razu wie, co to jest. I to jest tekst
jeden z najbardziej nadinterpretowanych, przeinterpretowanych, nie wiem jak jeszcze nazwać, przez publikację Strażnicy. Ale dla nas jest pewien problem z tym tekstem, że my go mamy w głowie tak, jak była wykładnia Strażnicy, chociaż ona zmienną jest, bo ja pamiętam jeszcze, że pamiętacie, ja nie cytuję tego w tej chwili, ja już zacytuję, ale któż jest tym niewolnikiem wiernym i roztropnym, którego Pan ustanowił nad czeladzią, tak. No, szczęśliwy usługa, gdy Pan jego, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. Zaprawdę postawi was nad całym swoim mieniem. Za moich czasów wykładnia tego fragmentu była taka, że Pan Jezus w roku 1914 przyszedł, znalazł w Brooklynie pewną grupę, która była zaangażowana karmieniem, im dał dziedzictwo na cały świat, im pobłogosławił i oni są kanałem łączności Boga i człowieka. Dzisiaj podobno są modyfikacje tego fragmentu, ale niezależnie jak są modyfikowane, to dla mnie to jest z gruntu totalna nadinterpretacja. Znaczące modyfikacje. A jaka jest ta modyfikacja? Powiedz, bo w tamtej wersji niewolnikiem było cały ostatek namaszczony. Tak, czy ta resztka. A w nowej wersji niewolnikiem jest tylko tych 8 lat. Aha, nawet nie widziałem. No to widzicie, to jest jeszcze nawet nadinterpretacja nadinterpretacji. Wyizolowali się maksymalnie. Dobrze, ale to jest wersja, ale my na ten werset patrzymy przez pryzmat wykładni strażnicy i że się z nią nie zgadzamy, z nią walczymy. Ale właściwie co Pan Jezus chciał przekazać mi i Tobie w tej przypowieści? Na tym się chciałem skupić za moment, bo okazuje się, że to jest istotne. Bo jest coś takiego, wydaje mi się, że jeśli jakiś werset był nadinterpretowany, my zrozumieliśmy, że jest nadinterpretowany i walczymy z tą interpretacją, to może umknąć przesłanie dla mnie i dla Ciebie z tej przypowieści. Ale to za moment. Jeszcze jedną rzecz powiem. To jest przykład, który na nadinterpretacji jednego tekstu zbudowana jest cała struktura władzy. To nie jest organizacja, to jest struktura władzy. Jehowa Bóg, Jezus Chrystus i co jest dalej? Nie. Jehowa organizacja. Jezus jest Bóg. Aha, no nawet jeszcze tak. Nawet jeszcze tak, jak ja byłem za poprawny, tak? Chciałem być, no. Ale, czyli po prostu między głowę Pana Jezusa a Kościół jest jakiś pośrednik. Ale na przeinterpretowaniu jednego wersu zbudowano strukturę władzy. A co jest z wersetem Ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół? To jest kolejna ilustracja, że na przeinterpretowaniu tego wersetu i paru pokrewnych zbudowano strukturę władzy Kościoła Rzymskiego. Czyli to jest pewien diabelski jak gdyby mechanizm, żeby Biblię wykorzystać, przeinterpretować i stworzyć swoje struktury. Po to, by zniewalać ludzi. W taki czy inny sposób. Mnie to bardzo uderzyło, ale widzę w tym jakąś spójną logikę, tą diabelską logikę. I dziękuję Bogu, że otwiera oczy na to, że to można zobaczyć w taki jaskrawy sposób. Kiedyś napisałem artykuł Struktura władzy w Kościele rzymskokatolickim i u Świadków Jehowy. Analiza porównawcza. I wyszły mi takie podobieństwa, że szok. Także jest to na stronie berejczycy.org, jeśli tam kiedyś zaglądacie, struktura władzy w Kościele rzymskokatolickim i u Świadków Jehowy, analiza porównawcza. Dobrze, kiedy mamy już świadomość, że ten tekst został w tak brzydki sposób zmanipulowany, przeinterpretowany i podany do wierzenia, bo w Kościół to mówi wprost katolicki w swoim nauczaniu, że Kościół wiernym podaje do wierzenia to, co mają wierzyć. A Strażnicy robi to samo. Podaje co masz wierzyć. Ty nie jesteś zdolny do tego, żeby przez kontakt z Bogiem i Jego Słowem samodzielnie przeżyć to i być kierowany przez Pana bezpośrednio. To jest ciekawe, ale
Druga rzecz, skoro przeinterpretowano, to warto zwrócić uwagę, jak teksty należy interpretować. I ktoś to kiedyś powiedział, a to powtarzam też często, że są trzy główne metody interpretacji Biblii. Pierwsze to jest kontekst. Druga to jest kontekst. I trzecia, jak myślicie? Kontekst. Po prostu kontekst. Tekst bez kontekstu to pretekst. W tym przypadku pretekst do zrobienia takiego gniotu, że aż boli. Więc jaki mamy kontekst? Już kontekst, gdybyśmy te wersety, 24 rozdział, spojrzeli od pytania uczniów, bo oni zachwycają się na początku 24 rozdziału, zresztą to jest kontynuacja 23. Ale to wielkie budowle, ależ świątynia, ależ cudna rzecz, ależ potężne, ależ wielkie, nie? A co Pan Jezus mówi? Nie pozostanie tu kamień na kamieniu, który nie byłby zwalony. Szok. Panie, kiedy to się stanie? Oni myślą, że ta Jerozolima będzie zniszczona w momencie, kiedy On przyjdzie powtórnie. Jaki będzie znak Twojego przyjścia i końca świata? No i Pan Jezus opowiada różne rzeczy, różne znaki, przeplata wyraźnie to, co się działo w Jerozolimie, ale sięga o wiele dalej. Jest tak, nazywa się to czasami fachowo taka eschatologiczna mowa Pana Jezusa. No i dochodzimy do wersetów 37 do 39, które ja pamiętam, będąc w organizacji, też lubiłem często przytoczyć. Jak było za dni Noego, tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. Jedli, pili, żenili się, za mąż wydawali i nie spostrzegli się, że nastał potop i zmiótł ich wszystkich. Tak będzie i z przyjściem Syna Człowieczego. I pierwszy sygnał w kontekście. O jakim przyjściu Pana Jezusa mowa jest tutaj? Jakimś niewidzialnym? Potop był niewidzialnym przyjściem? To było spektakularne wydarzenie, po prostu. Takie tąpnięcie, rąbnięcie totalne. Więc tak będzie z przyjściem Syna Człowieczego, to będzie też tak spektakularne, a może jeszcze bardziej. Więc kiedy dalej mówi Pan Jezus, szczęśliwy usługa, gdy Pan przyjdzie, to nie mówi o historii z przeszłości. 1914-18, tam różne wyliczanki, jakie z temu towarzyszą, tylko co ma być w tym spektakularnym przyjściu Pana w chwale, z mocą. Dlatego potop staje się tutaj ilustracją tego powtórnego przyjścia w tej chwale. Więc już pierwsza rzecz z kontekstu, ta przypowieść nie może dotykać jakichś takich dziwnych rzeczy o tym, że Pan już coś przyszedł i coś już się dzieje w rzeczywistości ziemskiej. Niewidzialnie tak. Wobec tego, w jakim kierunku powinniśmy iść, szukając zrozumienia tego fragmentu Biblii? No znowu, co tu dużo mówić, kontekst. Jakie są słowa bezpośrednio przed 45 wersetem? To jest werset 44. Dlatego i wy bądźcie gotowi, bo Syn Człowieczy przyjdzie o godzinie, której się nie domyślacie. I dalej, kto więc jest tym wiernym i rozumnym sługą? Aha, czyli Pan Jezus wzywa do czujności. Dalej, tam wcześniej też chyba jest powiedziane, czy w innym miejscu, o, 42. Czuwajcie więc, ponieważ nie wiecie, o której godzinie wasz Pan przyjdzie. A 44 mówi o godzinie, której się nie domyślacie. Nie domyślacie się, a tam wyliczano już takie różne precyzyjne daty, ale to w każdym razie kontekst tej pierwszej przypowieści, pierwszej z czterech, o tym też nie wolno zapominać, to jest wezwanie do czuwajcie więc. Czyli wysłuchałeś tego, co ma się wydarzyć, jakie będą znaki, nie wiesz, kiedy Pan przyjdzie, nie znasz dnia ani godziny. Jakie masz zadanie? Czuwaj! Ale no, co to znaczy czuwać? To może być zwykły frazes, nic nieznaczący. Tak jak, Panie, miłujesz mnie? Tak, miłuję Cię. To może być zwykły frazes, za którym nic nie idzie. Więc trzeba zastanowić się, czy
Na czym polega chrześcijańska czujność? No i czego przypowieści uczą? Ciebie i mnie, każdego z nas? Uczą czuwania. Każda z tych przypowieści... Właśnie mamy cztery przypowieści. Nie? Cztery przypowieści. Nie można na jednej się zatrzymać i skończyć interpretacji. To jest pewien fragment, cały, 24, 25 rozdział, to jest taka jedna jednostka tematyczna w Ewangelii Mateusza. I ją trzeba widzieć całą. Więc kwestia jest czuwania. Jeszcze jedno, jak się będziemy przyglądać wszystkim przypowieściom Pana Jezusa, absolutnie wszystkim, to nauka z nich płynąca nie jest jakaś doktrynalna. Z przypowieści nie wyciągamy różnych nauk biblijnych. Z przypowieści, nawet jeśli one są na kanwie jakiegoś nauczania, bo to jest, ale przypowieść ze swej natury jest przesłaniem etycznym do każdego z nas. Przesłaniem dotyczącym, jak mam żyć. Przesłaniem w tym przypadku to ma wymiar etyczny, bo czuwanie ma wymiar etyczny. Ma praktyczny, do zastosowania w praktyce dnia codziennego. I pierwsza przypowieść, druga, trzecia i czwarta mówią o czuwaniu w takim bardzo praktycznym, etycznym wymiarze. Każda przypowiedź, jej zrozumienie powinno każdego z nas i zastosowanie uczynić lepszym. Spowodować wzrost. I teraz spróbujmy się pochylić nad tą przypowieścią. Ogólnie powiem, że przesłanie czterech przypowieści jest takie. Czuwasz, jeżeli rozumiesz, co to znaczy być wiernym sługą, wiernym niewolnikiem i wprowadzasz to w życie. Czuwasz, jeśli rozumiesz, co to znaczy być mądrą panną i wprowadzasz to w życie. Czuwasz, czuwamy, ja to mówię do siebie przede wszystkim, jeżeli rozumiesz, co to znaczy być człowiekiem obdarowanym 5 talentami bądź 2 talentami i wprowadzasz to w życie. I wreszcie czuwasz, kiedy rozumiesz, co to znaczy być owcą z tej przypowieści o owcach i kozłach i wprowadzasz to w życie. Każda przypowieść uczy praktycznej strony chrześcijańskiej czujności. Czuwam, kiedy jestem dobrym sługą, czuwam, kiedy jestem mądrą panną, czuwam, kiedy jestem udarowany 5 bądź 2 talentami i czuwam, gdy jestem owcą. A jeśli nie stosuję tych przypowieści, to znaczy, że nie czuwam, śpię. Po prostu śpię. I jak się uchwycimy kontekstu wypowiedzi i rozumiemy istotę przypowieści, jaka jest, no to zapominamy o tych różnych strukturach organizacyjnych, jakichś innych rzeczach, tylko znowu chcemy coś osobiście wziąć dla siebie. I ta przypowieść dla nas najbardziej istotna z oczywistych względów, ona bardzo ściśle się wiąże z tym, co Piotr, Pan Jezus powiedział do Piotra, a przez Piotra do każdego z nas. Bo oprócz tego, że to jest objaw chrześcijańskiej czujności, to jest też objaw miłowania Pana. Czasami, zrobię małą dygresję, czasami myśli się, że miłość do Boga, miłość do Pana Jezusa to jest takie emocjonalne przeżycie. Bo powiem, tylko emocjonalne przeżycie, bo nie da się bez emocji, to tam nie ulega wątpliwości. Ale jeśli coś się kończy na emocjach, to nie jest miłość w biblijnym sensie. Miłujesz mnie? Paś moje owce. Nie miłujesz mnie? Nie będziesz pas moich owiec. Nie? Czyli zamiłowaniem, chociaż jest emocja, jest to uczucie, to jednak idzie w parze pełnienie tego, do czego zostałem wyposażony, bo to nie jest ciężar służby, nie wiem, czy można nazwać, ale ciężar bycia głosicielem, pionierem i tak dalej, polega na tym, że byliśmy wtłaczani w coś, do czego nie byliśmy obdarowani najczęściej. I mieliśmy techniczną stronę opanować i być takimi markę, jak to się mówi? O, tego słowa mi brakowało. Nie?
A tutaj, jeśli Pan obdarowuje, to obdarowuje Cię w taki sposób, że Ty masz wręcz pragnienie używać tego daru. I Tobie nikt nie musi mówić, co masz robić. Po prostu Pan Cię obdarował, Ty to robisz. Masz z tym radość, satysfakcję, co jeszcze, nie wiadomo. Nie? Oczywiście, masz prześladowanie, masz różne inne rzeczy, bo to często może i w parze, ale radość, jaka wynika z tego, że jest się z Panem w tej duchowej pielgrzymce do domu Ojca, radość taka jest po prostu czymś tak cudownym, że wszystko inne jest czymś błahym, mało istotnym. Dobrze, wróćmy do przypowieści, bo Pan Jezus mówi paść moje. Co to jest pasienie? Termin paść. No, dawać jeść. Po prostu dawać jeść. Paść, czyli na pastwisko prowadzić, tam gdzie jest dobra trawa. No, paść to dajesz jeść. No, bo taka jest. I to jest, mówię, metafora do karmienia tych owiec pańskich, czyli wszystkich, którzy do niego należą. I teraz o czym mówi ta pierwsza przypowieść? No mówi, żeby dawać jeść. Czyli mówi o tym samym. Przypowieść o niewolniku wiernym i niewiernym mówi o dawaniu jeść. Sługa wierny będzie dawał jeść, a sługa niewierny będzie bił współsługi i będzie z pijakami. Nie? Czyli pytanie, jakie każdy z nas powinien sobie zadać, czy jestem sługą karmiącym, czy bijącym? Bo ten drugi bije współsługi. O karmieniu w ogóle nie ma mowy. Nie dość, że zagładza, to jeszcze bije. Pastuch jakiś, nie? Ale już mam nadzieję, że czujemy, że to nie jest przypowieść do jakiegoś wąskiego grona skierowana. Gdzieś kogoś na jakiejś wierchówce, gdzieś tam, bo to jakieś tam mają być. Nie, to jest przesłanie absolutnie dla każdego z nas. Owszem, dla starszych, dla tych, którzy mają być tymi przewodnikami, powołanymi, obdarowanymi przez Pana, też, może w pierwszej kolejności, to prawda. Ale nie można zawęzić do jakiegoś wąskiego gremium, które ma być odbiorcą, bo to by było bez sensu. No, Biblia nie jest adresowana do jakiegoś wąskiego grona odbiorców, tylko kto nie czyta, znajdzie dla siebie przesłanie. I to jest rzecz wielka w tych przesłaniach Pana Jezusa, że mija 2000 lat i my czerpiemy z tego pełnymi garściami i wiemy, jak to zastosować i dziękujemy za to objawienie i doświadczamy takiej przemiany przez to słowo, którego Bóg, gdy się nim nakarmimy, czy zostaniemy nakarmieni, Bóg je ożywa, powodując taką totalną przemianę. Jak można karmić? To już powiedziałem, że może to być wykład Bożego Słowa. Jak najbardziej. Ja, przychodząc dzisiaj na to spotkanie, mam nadzieję, że Bóg zechce wykorzystać to, co chcę powiedzieć, czym usłużyć. Będzie jakąś formą nakarmienia. Tak jest moje pragnienie. Nie? I dlatego chcę to robić. Nie ma żadnego innego powodu. Ale wspomniałem, że może to być SMS. Dziękuję Ci, że jesteś. Wiecie, jak to karmi? Jak to karmi? Jak jest taka troska wzajemna między braćmi. To może być ten uśmiech, o którym wspomniałem. I autentyczna historia. Byłem na spotkaniu. Przyszedłem jako jeden z ostatnich, a to było spotkanie kilkadziesiąt osób. A że mam zwyczaj się z każdym przywitać, no to się witam z jednym. Patrzę sobie w twarz. Taki uśmiech promienny, taki serdeczny. Drugi uśmiech, trzeci uśmiech. 40 i 50, taki serdeczny uścisk dłoni, powiem wam, że ja byłem tak nakarmiony, a tak niby nikt nic nie, no przywitał się, co takiego. Kochani, myślmy o tych darach w taki sposób, w takich małych, drobnych rzeczach. I w tym momencie Pan przyjdzie, o, dobry sługa, szczęśliwy ów sługa, którego Pan, gdy przyjdzie, zostanie tak czyniącego. To też należy do jednych z moich ulubionych wersetów. Jak ktoś mnie zna dłużej, to wie, że ja go cytuję nie wiem ile razy i będę cytował nie wiem ile razy.
szczęśliwy u sług. Ja sobie tak wyobrażam, jak jestem szczęśliwy, że jestem czymś zajęty w dziele Pańskim i chcę po prostu to robić. Chcę być tym zajęty. A Pan przyjdzie, zastanie mnie jak czyniącego. Chwała Panie, jestem. Nie? Zastałeś mnie tak czyniącego, czyli karmiącego. W takiej czy innej formie przesłanie absolutnie dla każdego z nas. Tomka chciałem poprosić, bo rozmawialiśmy w przerwie i jednym z problemów związanych co nieco z karmieniem jest, że w tym naszym duchowym eksodusie od organizacji, z organizacji, ten kierunek do Pana Jezusa czasami ma taką okrężną drogę i trudno znaleźć eks-świadkom społeczność chrześcijan, które będą mogli służyć. Bo tu już mówimy o owcach pańskich, żeby służyć sobie owcom pańskim, to musi być jakiś grono owiec pańskim, który służymy. Pan Jezus, jak w Apokalipsie, wysyła listy do 7 zborów. Czyli są jakieś społeczności świętych. Jakie one są? Laodycea, Sardes, nie wiem, czy kojarzycie, co tam jest napisane. O Sardes to masz imię, że żyjesz, a jesteś martwy. O samym zborze. Takie zbory. Laodycea podobnie. Wypluje cię. No, były 2 zbory tylko pochwalone. Filadelfia i Smyrna. 2 i 5. Nieprzypadkowe miejsce są te pochwały. Ale pomijając, zbory są różne, ale one są Pana Jezusa. Tomasz, powiedz o waszej drodze do społeczności, bo ty od mniej więcej roku, nie, wyszedłeś. Powiedz, tak, proszę, parę słów. No, rok temu zaczęliśmy się przebudzać. To jest taki paradoks trochę, bo jak sobie przypominam ten moment, to mówię, wręczałem ludziom, przebudźcie się, a sam tak naprawdę byłem... A sam spałeś. Tak, sam spałem. Więc... Ciekawe, ciekawe. Teraz chyba przez analogię, przebudźcie się, no się przebudziliśmy. Może króciutko o nas. Zaczęło się w kwietniu, żona podchodzi do mnie i mówi, wiesz co, bo ja chciałem sprawdzić to imię Boże, to 237 razy. Wiesz co, ja zacząłem sprawdzać. Niby nic, no bo cóż, przychodzi do męża i mówi coś takiego, niby normalna sprawa, ale 17 lat w organizacji, 12 lat jako starszy, mówili, że przestrzegam procedur, mówili kto jak kto, ale nie on. Przyszła żona, powiedziała, ja mówię, no dobrze, no to ja sprawdzę inne rzeczy. Chodziło też o rzeczy tam prawne, jakieś tam związane z tym, z ONZ-em, takie rzeczy, które... Często mężczyzn interesują. No i w maju okazało się, że zaczynamy się powoli budzić. Powoli zaczynamy się budzić. Doszliśmy do momentu, że należy sprawdzić też, jak do tego wszystkiego mają się przede wszystkim biblijne rzeczy, biblijne schematy. Może wielu z Was też przychodzi właśnie ten etap. No i okazało się to, co się okazało. 90% to kłamstwa, które należało sobie jednak poukładać, ale jak to sami wiecie jest, jak się jest 17 lat w organizacji, gdzie przez 17 lat mówi się, że to jest prawda, no to jeżeli to nie jest prawda, to co jest prawda? I teraz jak się odnaleźć w tej poza murami, bo to nie jest takie proste, to może łatwo się teraz opowiada, jak już jakiś czas minął, ale w człowieku to głęboko siedzi. Jak spotykam nieraz osoby, które już dawno wyszły z organizacji, to mija 10-15 lat, a jednak dalej to siedzi. Siedzi w człowieku. Więc potrzeba czasu tak naprawdę. Na szczęście we wrześniu była tutaj konferencja. Nie, żeby tutaj chwalić, ale chodzi o to, że był to taki moment, kiedy żona mówi, to może pojedziemy, bo 1 września napisaliśmy oficjalny list. Wręczyliśmy ten list, rozesłaliśmy tam do niektórych osób. No i do widzenia. Plan był, w maju zaczęliśmy się budzić, mówimy, jak już jest tak, to do września czekamy i odchodzimy. Odeszliśmy, ale co dalej? Chyba największa bolączka, nie wiem, czy też to odczuwacie, byłego świadka Jehowy, jest to, żeby nie dać się znów zwieść. Prawda? Chyba były świadek Jehowy to jest szczególnie na to uczulony. On mówi co jak co, ale żeby znów nie wejść w jakąś organizację, w jakąś sektę czy tym podobne struktury.
I nawet jak tutaj byliśmy we wrześniu, no to oczywiście badanie. Co? Jak? No bo jak to, prawda? Trzeba uważać teraz na wszystko i na wszystkich. No ale nie być przewrażliwionym, bo to może doprowadzić do tego, że się zagubimy. Na szczęście też wcześniej Świadkowie Jehowy, którzy się wybudzali, wspomnieli nam o społeczności chrześcijańskiej. I jedna z sióstr mówi, że no chodzę tam, jest fajnie, jest okej, jak chcecie to możecie przyjść. No ale pierwsza reakcja człowieka, który wyszedł z organizacji, o nie, organizacja, zbory jakieś czy coś tam, to już przeszliśmy. Ale na szczęście nie zabrnęliśmy w tym za daleko i postanowiliśmy jednak to sprawdzić. Skoro Biblia mówi, powiedzieliśmy sobie tak, skoro Biblia mówi, że człowiek potrzebuje tej społeczności, potrzebuje kontaktów z ludźmi, a tutaj wszyscy cię odtrącili, jesteś sam, no to co, samemu zostać? Trzeba szukać innej drogi. Teraz już wiem, że chodzi o drogę, prawdę i życie. Jezus jest drogą, prawdą i życiem. No i poszliśmy w tym kierunku. Cały czas oczywiście trwa rozruch. Może jedziemy na dwójce na razie, bo to nie jest tak, że od razu autostradową prędkością. Cały czas badamy, sprawdzamy, ale czytamy też Biblię, analizujemy, układamy sobie to w głowie, bo to też nie jest tak, bo przecież mnóstwo rzeczy człowiek na nowo musi sobie poukładać. Kim jest Chrystus? Kim jest Jego Ojciec? O Duchu Świętym nie wspominając, to jest chyba dla Świadka Jehowy, mówię też o sobie, chyba najtrudniejszą kwestią, żeby to pojąć, to jak to jest z tym Bogiem. Jezus Bogiem, Ojciec, Duch Święty, z tym mieliśmy problem, już go nie mamy, ale trwało to trochę czasu, zanim to sobie poukładaliśmy. No i ta społeczność. Okazało się, że za murami Świadków Jehowy są ludzie, którzy studiują Biblię. Ale jak to? To inni też studiują Biblię? No bo to takie zdziwienie. Przecież mówiono nam, że tylko Świadkowie Jehowy studiują Biblię, tylko czytają Biblię, a tak to są jakieś rytuały tylko w Kościele Rzymskim na przykład i tak dalej, i tak dalej. Okazuje się, że nie. No i wielkie zdziwienie, ale w sensie pozytywnym. Oczywiście jak człowiek wychodzi ze zboru Świadków Jehowy, no to musi dojrzeć. A to tak robią, a to tak robią, a to nie tak robią. I człowiek tylko analizuje. No tam to tak robili, a tu taki, a tu tak, a tu siak. Ale to tak w człowieku siedzi, żeby oceniać. Człowiek jak był te 12 lat, że tak powiem, tym tak zwanym starszym, to człowiek był nauczony do oceniania. Silny duchowo, słabo duchowo, średni duchowo, najsłabszy duchowo, pionier, o, pionier to jest gość. Prawda? Bo to chodziło o to, że jako starszy to tak mieliśmy to wtłoczone. Tak, 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 szeregować procedury, ciach, ciach. Teraz się z tego śmieję, ale no, to nie było właściwe, teraz to wiem. W każdym bądź razie wiem jedno. Nie można swojego życia i swojej energii dalej oddawać tej organizacji poza murami tej organizacji. Dlaczego? Dlatego, że obserwujemy nawet nieraz i nawet do tej pory, że są ludzie, którzy strasznie zniszczeni wychodzą z tej organizacji, psychicznie, bo całe życie jej poświęcili, od urodzenia też byli, my nie byliśmy od urodzenia, ale od urodzenia i bardzo to przeżywają, idą w różne skrajności, co nie jest złe, ale powiem, że jest nawet gorzej, dlatego że mówią, my musimy się zemścić za moje 10, 20, 30 czy 50 lat życia. I próbują robić różne rzeczy, w końcu kończą, bo już dalej nie chcą robić, ale są już tak wypaleni tą energią, którą poświęcili na to, żeby pozoru się mścić, a czego Biblia nie uczy, Jezus też nie nauczał, że praktycznie są zagubieni i później nie mają już na nic siły. Są wypaleni totalnie. A podnieść się z takiego całkowitego wypalenia to jest chyba gorzej niż wyjść nawet z organizacji, bo mimo wszystko, nawet jak tam te nauki były i są fałszywe, to jednak jakiś szacunku do Biblii uczyli, prawda? Że Biblia to jest Słowo Boże. No tego nie można im zarzucić. Oczywiście źle interpretowali, ale jednak. I teraz pytanie, co dalej? Dlatego społeczność jest potrzebna. W zeszłym roku tutaj też padły takie słowa, jak szukacie społeczności chrześcijańskiej, to nie szukajcie doskonałości. I to też nam utkwiło w pamięci, bo my też jesteśmy przecież niedoskonali i też wnosimy niedoskonałość. A to powoduje, że jeżeli szukasz idealnej społeczności,
bo przecież z różnych zborów wywodziliśmy się. Jeden zbór był ciepły, drugi chłodniejszy. Na misia się przygotowali, drudzy to misia widzieli tylko w telewizji. Ale nie o to chodzi, prawda? Chodzi o to, co dalej ja chcę zrobić ze swoim życiem. Mówię tu o nas, o mojej żonie. Miałem to szczęście, że razem z żoną wyszliśmy z tej organizacji, z tego kanału, jak się teraz śmiejemy. Ale wiemy już z tego naszego bardzo krótkiego doświadczenia, że jeżeli ktoś budzi się, czy zostanie przebudzony, ale nie pójdzie w kierunku Chrystusa, to równie dobrze mógłby nie zostać przebudzony i zostać w organizacji. Bo czym to się różni, jeśli nie pójdziesz w kierunku Chrystusa, że zostaniesz przebudzony i tu, czy tu? Efekt będzie tak naprawdę taki sam, prawda? Tylko, że tam jeszcze pozbawią cię kontaktów z twoją rodziną, z twoimi tak, córką, synem. Ja nie mówię, że należy tam siedzieć, bo jeżeli się wybudziłeś, to dobrze, tylko pomyśl, żeby to przebudzenie ukierunkować w sposób właściwy i odpowiedni. Bo jak tego nie ma i widzimy też po sobie, to wtedy człowiek tak naprawdę jest zagubiony i popada, wychodzi z jednej herezji, a tak naprawdę wchodzi w drugą herezję, którą sobie może już nawet sam stwarza. Prawda? Bo mówi, a już Biblii trochę poznałem, trochę tego, trochę tamtego. Nie. Szukajmy społeczności, my tą społeczność dalej poznajemy. Czasami jesteśmy zdziwieni, w sensie takim, że to może nie tak, jak to było. Jesteśmy w zborze, który się dopiero tworzy, więc też, jak to mówimy, tak naprawdę wszystko jest uporządkowane, ale z punktu widzenia organizacji, która jest taka porządna, no to panuje tam na razie chaos lekki. No, a jak to świeżo wychodzi z organizacji, tak uporządkowanej, no to ten chaos, no jak to taki chaos? Wszystko jest przecież tak uporządkowane, prawda? Ale nie o to chodzi, nie chodzi o ten porządek, tylko chodzi właśnie o Chrystusa. I tak mogę powiedzieć chyba w imieniu swoim i swojej żony, że naprawdę jeżeli wychodzisz, to energia, która ci jeszcze została, nie pozwól, żeby ci wyssali do końca, choć może zostajesz sam, bo wszyscy się od ciebie odwrócą, to jednak sam nie zostajesz. Szukaj Chrystusa, szukaj społeczności, a dostaniesz nowe siostry, nowych braci, naprawdę ludzi, których poznasz i zobaczysz, że poza organizacją, poza więzieniem jest świat, w którym warto żyć, warto się odnajdywać, któremu warto czas poświęcać. No i tak jak mówię, Chrystus, społeczność, wtedy zobaczycie, że ci, którzy są tutaj, a dopiero się budzą, że można być naprawdę szczęśliwym poza organizacją, bo w organizacji nie ma Boga, tam panuje inny duch, tam się mówi dużo, że jest to organizacja kierowana Duchem Bożym, ale chyba jak przetłumaczono Jana 1:1, ten Bóg to jest naprawdę rzeczywiście z małej litery. My chcemy wyjść do Boga z tej dużej litery i powiem wam, że czasami człowiek się zastanawia, ale dlaczego tyle to trwało? Tutaj padły takie słowa, dlaczego u nas akurat 17 lat, ale ktoś może więcej czasu tam poświęcił, pytam Boga, dlaczego? Dlaczego tyle czasu? Jak na ten czas, to jedyną odpowiedź, którą znajdujemy z żoną, to bo jak człowiek czegoś szuka Boga, to może się pomylić. Prawda? Jak czegoś szukamy, jak coś robimy, to możemy się pomylić. Ale z drugiej strony pytanie, czy gdybyśmy nie przeszli nawet przez organizację Świadków Jehowy, czy kiedykolwiek zainteresowalibyśmy się Biblią? Czy życie, które prowadziliśmy, ukierunkowałoby nas tak, że zaczęlibyśmy czytać Biblię? Doszliśmy do wniosku, że byłoby to raczej mało prawdopodobne. Oczywiście to jest takie szukanie usprawiedliwienia, bo tyle lat i tak dalej, ale na ten czas nie mamy innego wyjaśnienia. Przeszliśmy przez tą organizację, no i w końcu jesteśmy, naszym zdaniem, w miejscu, w którym być powinniśmy. Nie? Dzięki Tomku. Bardzo wiele cennych rzeczy w tym świadectwie. To pytanie, dlaczego tyle lat? Ja jestem przekonany, że każdy świadek zadaje, jeśli się długo był świadkiem. Ja byłem 20 i znowu powiem uniwersalnie. Jeżeli coś się wydarzyło w naszym życiu przez 20, 30 czy ileś tam lat, to
To znaczy, że z Bożej perspektywy miało tu jakiś cel. Nawet jeśli go dzisiaj do końca nie jestem w stanie zrozumieć, to mam zaufanie. Boże, Ty wiesz, po co ja byłem 20 lat w organizacji. Ja akurat wiem, bo może wielu z Was to podpisze się pod tym, co teraz powiem, że gdybyśmy nie byli w organizacji, to nigdy byśmy nie byli w stanie pomóc ludziom wychodzącym z organizacji. Byłoby to bardzo trudne. Bóg nas przeprowadził przez pewne przeżycia po to, żeby nas wyposażyć, obdarować. Każdy jest obdarowany. Obdarować, żeby w szczególny sposób pomóc tej grupie ludzi. Może akurat tak. A może sto jeszcze innych powodów, dla których byliśmy x lat w organizacji. Więc zamiast wylewać żółć, bo mogło być dla nas to bolesne, trudne z różnych względów, to jednak jak się podejdzie do kwestii, że może to był jakiś etap Bożego kształtowania, nas szkolenia, więcej z tego pozytywnych rzeczy niż w takim rozpamiętywaniu, czy rozczulaniu, czy tej właśnie wylewanie tej żółci. A zatem wracamy do tej przypowieści. Ja już chcę dwa słowa na finał. Kwestia miłowania współbraci, czyli miłowania Pana Jezusa przez obdarzanie miłością współbraci. Bo to jest taka prosta reguła. Galacjan, 6 rozdział, 10 werset mówi: w takim więc razie, tak jak czas mamy, czyńmy dobro względem wszystkich, a najbardziej względem domowników wiary. Czyli musimy gdzieś być wśród domowników wiary. Nie takimi banitami gdzieś, sierotami. Eliasz też był taką sierotą w tym momencie. Ten przykład jest tutaj bardzo cenny. Sierotą, bo on jest sam, nikogo nie ma, ale to widać, że było patrzenie takie z punktu widzenia człowieka załamanego, do ziemi doprowadzonego, a Bóg go wyciągnął i masz 7 tysięcy. Masz jakiś sztab ludzi, którzy idą za mną. Nie jesteś sam. Nie? A powiem jeszcze w duchu 1 Koryntian 13 rozdział, że bez miłości bylibyśmy niczym. Po prostu niczym. Miedzią brzęczącą, cymbałem brzmiącym i tak dalej. I tam jest też ta miłość tak praktycznie pokazana. Nie stan uniesienia emocjonalnego, tylko konkretna robota w miłości. Ja to tak czasem trywializuję trochę, że miłość trzeba robić. Nie czuć tylko. Miłość trzeba robić. Miłujesz? Do roboty. Pokaż, że miłujesz, a nie tylko gadaj. Nie? Bo mówić można wiele pięknych słów. Pytanie, jakie zadałem na początku, to było, czy miłujesz Jezusa? I jeszcze na koniec, już naprawdę na koniec, dwa teksty z Ewangelii Jana jeszcze. 12 rozdział 25-26 najpierw. Słowa te podczas kursu Odkryj życie, które nigdy się nie kończy. Nie wiem, czy znacie te kursy. Są kursy, tak zwane kursy odkrycia. Pierwszy kurs Odkryj życie to dotyczy właśnie Ewangelii Jana. I wielu eks-świadków, przechodząc przez ten kurs, czy to w wersji papierowej, o tam są broszury, czy w wersji internetowej, to doznaje przebudzenia przy takich wersetach. Jakie odkrycia? Tutaj jest takie coś. Chyba nawet o tą myśl zahaczał też Rafał. Kto miłuje swoje życie, utraci je. Kto nienawidzi swojego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. I teraz dalej. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeżeli ktoś będzie mi służył, uczci go mój ojciec. Te słowa dla mnie, jak dotarło to do mnie, to były tak szokujące. Jeśli ktoś mi służy, niech idzie za mną. Będziesz tam, gdzie ja. Będziesz mi służył, to ojciec uczci. Służenie Jezusowi to nie jest ograbianie z czci Ojca. Wręcz przeciwnie. Oddając cześć Synowi, czcisz Ojca. I tu jest wiesz powiedziane więcej. Że jeśli ktoś będzie mi służył, mówi Pan Jezus, jeśli będziesz sługą Pana Jezusa, uczci Ciebie Ojciec. Bo to jest kierunek Ojca dla mnie i dla Ciebie. Jana 5,22 też często przytaczamy. Nie chcę go teraz cytować, bo myślę, że go znamy. Kto nie czci Syna, nie czci Ojca. No, taka jest reguła. Ale mnie urzekło w tym wersecie, że jak Ty będziesz, ja będę sługą Pana Jezusa, to mnie Ojciec uczci. Jak to jest możliwe w ogóle? To ja mam czcić Ojca. A tu pisze, że Bóg Ojciec mi
W ogóle ja mam gęsią skórę na całym ciele, kiedy myślę o tym, co to znaczy. I jeszcze jeden. Ewangelia Jana 14:21. 14. Jedna kartka chyba dalej. Kto ma moje przykazania i zachowuje je, ten mnie miłuje. Miłujesz mnie? Wykorzystuj swój dar do karmienia owiec. Jeśli ktoś ma przykazanie i zachowuje, ten mnie miłuje. Potwierdzenie, że przykazania, przestrzeganie tego, czego uczy Pan Jezus, to jest oznacza miłość. A kto mnie miłuje, będzie go też miłował mój Ojciec. Znowu potwierdzenie. I ja będę go miłował, objawię mu samego siebie. Czyli w jeszcze jakiś głębszy sposób doznamy tego poznania naszego Pana. Czy miłujesz Pana Jezusa? Nic więcej nie powiem. Przerwa.